Cześć, to Justyna i dzisiaj o prezentach na rocznicę ślubu. Wśród naszych rodzin czy znajomych są na pewno takie osoby, które obchodzą rocznicę swojego ślubu. I ja osobiście uważam, że to jest urocze i że warto pielęgnować pamięć o tym jednym z najważniejszych dni w naszych życiach. I myślę, że każda rocznica, czy to pierwsza, piąta, siódma, dziewiąta, dwudziesta czy pięćdziesiąta, każda z nich jest warta tego, aby ją obchodzić, a więc przydadzą się pomysły na to, co wręczyć takim małżonkom na rocznicę ich ślubu. Jak zwykle będę mówić o rzeczach z różnych kategorii, w różnych przedziałach cenowych, tak żeby każdy mógł znaleźć coś odpowiedniego. I zacznę może od tego, co jakiś czas temu ja wręczyłam swoim rodzicom i uważam, że to był bardzo dobry prezent. Mianowicie na chyba 20. rocznicę ich ślubu podarowałam im przegrane wesele z płyty VHS, no bo wiadomo, że już teraz takich nie używamy, na płytę DVD. I było bardzo fajnie zobaczyć moich rodziców w takiej młodszej wersji, podczas tego ważnego dla nich dnia. I myślę właśnie, że dla par z takim większym stażem może to być bardzo sentymentalny powrót do tego, co było kiedyś. I moim zdaniem to bardzo udany prezent. Okej, to co jeszcze można podarować? To na przykład multiramka ze zdjęciami z różnych etapów życia takiej pary, która będzie pokazywała na przykład kolejne wspólne lata. I w tych ramkach mogłyby się zmieścić na przykład zdjęcia z kolejnych rocznic ślubu. I myślę, że ten efekt będzie o tyle fajny, jeżeli ta para już jest dość zaawansowanym stażu związku, żeby można było śledzić poszczególne na przykład lata ich życia. Jeśli chodzi o zdjęcia, to wspaniale może sprawdzić się też fotoksiążka ze wspólnych lat, ze wspólnych podróży, przyjęć itd., itd. W książce takiej można przecież zawrzeć nie tylko zdjęcia, ale też na przykład jakieś krótkie opisy, jak i na przykład życzenia dla małżonków. Myślę, że ciekawą propozycją może być też plakat ukazujący zdjęcie ze ślubu i na przykład po 20, 30 czy 40 latach razem, który opatrzony będzie fajną grafiką czy elementami humorystycznymi. A jeśli pozostajemy przy rzeczach humorystycznych, to może ciekawą propozycją byłoby stworzenie karykatury ze wspólnego zdjęcia małżonków, o ile oczywiście mają do siebie dystans, bo chodzi o to, żeby przecież ich rozweselić, a nie urazić. Myślę, że fajne mogą okazać się wszelkie prezenty, które nawiązują do nazw rocznicy, czyli na przykład na drewnianą, w plastrze drewna właśnie wygrawerować jakieś życzenia dla małżonków. Na kwiatową rocznicę można wtedy wręczyć bukiet kwiatów. Na szklaną rocznicę można podarować jakieś na przykład kieliszki z grawerem i do tego odpowiedni ulubiony trunek małżonków. A jeśli chodzi o na przykład glinianą, to można wysłać małżonków na lekcję lepienia w glinie. I myślę, że każda taka inicjatywa nawiązująca do nazwy danej rocznicy będzie na pewno ciekawym pomysłem. Jeśli chodzi o prezenty, które fajnie jest też podarować dla małżonków, to na przykład można wykupić dla swoich bliskich, czy to weekend w spa, czy wyjazd zagraniczny na wakacje, zwłaszcza jeżeli na przykład od kilku lat marzą o pewnym miejscu. Myślę, że sprawdzić się mogą również zestawy podarunkowe, jak na przykład zestaw ręczników z ich imionami, do tego szlafroki i dobrej jakości ciepłe kapcie na chłodniejsze wieczory. Oczywiście taki zestaw można śmiało samemu skomponować, ładnie zapakować i wręczyć. Można też na przykład wręczyć zestaw ulubionej kawy czy herbaty z dołączonymi do tego fajnymi kubeczkami personalizowanymi, na przykład z nawiązaniem do rocznicy i ich imionami. Można podarować małżonkom pasujące do siebie koszulki, które sprawią, że będzie można odhaczyć couple goals. Można też wysłać małżonków do teatru czy opery, zwłaszcza jeśli lubią taką formę rozrywki. Można też ich wysłać na przykład na lekcję tańca albo na romantyczną kolację z zapewnieniem, że na przykład zajmiemy się domem, dzieckiem, psem
czymkolwiek, tak? Ważne, żebyśmy my zapewnili im ten czas, żeby mogli sobie po prostu iść na tą romantyczną kolację i mieli czas tylko i wyłącznie dla siebie. Można też postawić na prezenty praktyczne, jak na przykład ekspres do kawy, czy robot samosprzątający, lub też inne sprzęty, które po prostu pomogą małżonkom w codziennym życiu. Okej, i to wszystkie moje propozycje na rocznicę ślubu. Mam nadzieję, że filmik był przydatny. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, możesz też zerknąć na inne filmiki. Do następnego, pa!